Dzień dobry, witam. Trener gości Karol Szweda. Trenerze, myślę, że ta seria bardzo długa, bo kiedy pan do zespół to było 10 października, jeśli się nie mylę, to jest 12 metrów, ten 13 dopiero pierwsza porażka, mimo wszystko myślę, że i tak pan jest dumny, że to tak długo trwało i że miał pan naprawdę bardzo dobrą pasę. No dzisiaj ta pierwsza porażka, czyli czego dzisiaj zabrakło, czego nie zabrakło wcześniej w tych 12 spotkaniach pod pana batutą. Znaczy, może powiem tak, ten mecz się nie różnił od tych wcześniejszych meczów. Graliśmy w taki sam sposób, tak samy sposób się przygotowywaliśmy, więc tutaj nie można powiedzieć, czym się różnił od tych meczów wcześniejszych, od jakichś wcześniejszych przygotowań. My nawet nie patrzyli przez pryzmat jakiejś pasy, żeby ją podtrzymać. Po prostu do każdego meczu przygotowujemy się w taki sam sposób. Zdajemy sobie sprawę, że zespoły już są troszeczkę bardziej czujniejsze, jeżeli grają z nami. Natomiast w dzisiejszym meczu to był taki mecz, gdzie mogła zadecydować jedna bramka. Dlatego zdawaliśmy sobie tutaj, że nie możemy zdawać sobie sprawę, że możemy w tym meczu popełnić jakiegoś błędu, który może zdecydować o zdobyciu bramki przez gospodarzy. Gospodarze wiedzieliśmy, że w końcówce meczu będzie może troszeczkę więcej przestrzeni na boisku, będziemy mogli to wykorzystać. Ten plan realizowaliśmy konsekwentnie. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, popełniliśmy jeden błąd, który nas kosztował utratę bramki. Mimo wszystko do końca zaryzykowaliśmy, podjęliśmy walkę. Mieliśmy jeszcze swoją sytuację w ostatniej akcji meczu. Dlatego chciałem podziękować swojemu zespołowi, bo naprawdę dzisiaj walczył, podjął tutaj wyzwanie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Lana jest bardzo mocnym zespołem, więc na pewno ten mecz był zacięty. Tutaj były akcje z jednej i z drugiej strony, były te sytuacje z jednej i drugiej strony stuprocentowe. No szkoda, że my tej bramki nie zdobyliśmy, ale nie załamujemy się, mamy jeszcze przez sobą mnóstwo meczów. Tak jak powiedziałem, ten mecz o niczym nie decyduje. Musimy się skupić na najbliższym przeciwniku, zregenerować się i w sobotę jedziemy do Starogardu Gdańskiego. No właśnie, o tą regenerację chciałem trochę podpytać, bo no, oba zespoły tak naprawdę miały krótką przerwę między ostatnim meczem, ale to Kotwica miała podróż przez dwa województwa tutaj do Torunia. Wiem, że przyjechaliście dzień wcześniej. Wszystko właściwie optymalnie, ale mimo wszystko gdzieś tam w końcówce mogło zabraknąć sił? Myślę, że pokazaliśmy mecz, że tam w końcówce w ogóle sił nie zabrakło. Byliśmy wysokim pressingiem, podjęliśmy bardzo wysoko, walczyliśmy do samego końca, odkryliśmy się, a mimo wszystko to potrafiliśmy zabezpieczyć jeszcze tą grę w obronie. Więc tutaj jak najbardziej mój zespół fizycznie bardzo dobrze w dzisiejszym meczu wyglądał. Tak jak powiedziałem, no, uważam, że z przebiegu całego meczu wynik remisowy był zdecydowanie sprawiedliwy, bo tak naprawdę nie było jakiejś sytuacji z jednej, z drugiej strony. Może po tych stałych fragmentach gry, po wyrzutach z autu, gdzie były jakieś przebitki, gdzie jeden, drugi zespół dochodzi do sytuacji strzeleckiej. No ale nic, musimy przyjąć tą porażkę dzisiaj na klatę. Nie załamujemy się, patrzymy do przodu z optymizmem, głowy do góry, klaty do przodu i jedziemy w sobotę na mecz ligowy. Zaskoczył pana ten Burak czymś? Nie, nie zaskoczył mnie, byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy jak tutaj minimalizować grę ofensywną zespołu Elany Toruń. Zresztą w pierwszej połowie było widać to tak naprawdę poza stałymi fragmentami gry, Elana nie stworzyła sobie żadnej sytuacji kralowej do oddania strzału na bramkę, więc niczym nas nie zaskoczyli. Tak jak powiedziałem, to był taki mecz, w którym jedna bramka, jedna akcja mogła zdecydować o wyniku końcowym. Nie chciał pan otwartego meczu dzisiaj? Znaczy się to nie ma znaczenia, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, po prostu mieliśmy taki plan na mecz. Wiedzieliśmy, że Elana jest zespołem, który grał u siebie, który na pewno będzie starał się bardziej grać ofensywnie, więc byliśmy na to przygotowani. Natomiast mieliśmy swój plan, może w perspektywie całego meczu i wyniku końcowego można powiedzieć, że on nie wypalił. Natomiast konsekwentnie zapobiegaliśmy tym akcjom ofensywnym drużyny Elany. Pomimo wszystko Elana była być może w posiadaniu piłki zdecydowanie więcej, ale jeżeli chodzi o takie kolejne sytuacje, to myślę, że tutaj nie było jakiejś przewagi. Dzisiaj pana podopieczny były, no nie było go właśnie Marca Adrian Rubelski. Nie spotkaliście się na boisku z Adrianem. Szkoda, bo to tak jak zawsze fajna historia, jeżeli z byłym zawodnikiem się. Staram się zawsze mieć kontakt z zawodnikami, których gdzieś tam wcześniej spotkałem na swojej drodze. Życzę Adrianowi wszystkiego najlepszego i tego, żeby wrócił do 18 i do pierwszego składu Elany Toruń. Michał, no jesteś jednym z bohaterów tego spotkania. Ta interwencja chyba w doliczonym czasie gry, no szczerze mówiąc, ja widziałem piłkę w siatce już. To zacznijmy od tego, że to nie ja interweniowałem w tej sytuacji, tylko Adam Dobosz. I ja nie czuję się bohaterem, ja po prostu wykonuję swoją pracę, takie życie bramkarza i po prostu robię wszystko, żeby bronić. No taka jest moja praca, nie uważam się za bohatera, drużyna walczyła, pracowała na ten wynik i uważam, że zasłużyliśmy na tą wygraną. I tak jak mówię, to jest moja praca, ja nie uważam się za bohatera, po prostu wykonuję to, co muszę robić. Jak ta końcówka dłużyła ci się strasznie? Nie.
drużyna faktycznie kotwica przycisnęła trochę w końcówce, ale myślę, że mieliśmy wszystko pod kontrolą. Tam wiadomo, doszło do paru sytuacji, ale na szczęście wybroniliśmy się i 3 punkty zostają u nas. Okej, dziękuję. Trenerze, mam parę tam siebie osób na głowie widzę, ale nie wiem, ile z dzisiaj ich tam przybyło. Nie, ja mam 2 synów, to raczej oni mnie bardziej wspierają. Ja z mojej drużyny jestem się bardzo zadowolony i dzisiaj nawet na siebie włosów nie dostarczyli mnie. Także mocne zawody, bardzo, bardzo, bardzo trudne, bardzo fizyczne i cieszę się, że w tej fizyczności żeśmy wytrzymali i zdaliśmy egzamin. No powiem tak, że jak zobaczyłem ten skład dzisiejszy, to pomyślałem, o kurczę, to w ogóle nie w pana stylu, bez żadnych zmian w porównaniu do poprzedniego meczu. Proszę to wytłumaczyć. To znaczy na każdy mecz staramy się wraz z sztabem przygotować jakiś plan, tak żeby drużyna też się czuła komfortowo, żeby wiedziała, w jaki sposób grać, żeby wiedziała, jak te spotkanie wygrać. Żeby też niekiedy była nawet świadoma po prostu, dlaczego przegrała. Także zawsze ustalamy plan personalny, indywidualny, kadrę mamy na tyle mocną, że można rzeczywiście wiele rotacji robić. Też były takie plany i przed tym meczem, natomiast gdzieś po długich godzinach pracy podjęliśmy decyzję, że zaczniemy w takim samym składzie, jak w ostatnim meczu w Jarocinie. Także jeszcze jedno pytanie. Czy Kotwica pana czymś zaskoczyła? Wydawało mi się, że się bardziej otworzy i powiem szczerze, że wydawało mi się, że Kotwica będzie grała bardziej otwartą piłkę. My mieliśmy tą inicjatywę, przejęliśmy tę inicjatywę. Łatwo nie mamy na naszym boisku. Nie mówię, że ono jest złe, żeby absolutnie kogoś nie urazić. Natomiast to nie jest boisko, które służy szybkiej grze. Też mamy realia trzeciej ligi, także prowadzić atak pozycyjny to wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Nie mamy takich umiejętności jak te, które ogląda się co tydzień w telewizji w czasie meczu Ligi Europy czy Ligi Mistrzów. Także trzeba mieć ogromny szacunek i wyrozumiałość dla naszych zawodników. I tak jak nie powiedziałem w szatni, jak ja mówię Toruniem, to bym był szczęśliwy, że moja drużyna na moim boisku w Toruniu w taki sposób potrafi grać, przeciwnika, który jest na drugim miejscu w tabeli, w jakiś sposób zdominować, trzymać ich na swojej połowie, prowadzić atak pozycyjny, także dużo dobrego. Natomiast no, wydawało mi się, że po prostu bardziej na nas wyjdą otwarcie, byli zamknięci i było nam bardzo ciężko. Wspomniał pan o fizyczności tego meczu, rzeczywiście tutaj dużo pojedynków jeden na jeden, takiej twardej męskiej walki, no i chyba nie jest zaskoczeniem, że właśnie Filip Kozłowski rozstrzygnął ten mecz, bo to jest właśnie zawodnik stworzony, chyba mam takie wrażenie, do takiej gry. O, Filip to kawał silnego chłopa i grał, wiadomo, w pierwszym składzie w wielu meczach. Teraz trochę zwolnił miejsce dla Daniela. To jest coś bardzo fajnego, że wchodzi za niego i w taki sposób potrafi rozstrzygnąć losy meczu. Nasi rezerwowi w ogóle od paru meczu robią kawał dobrej roboty po wejściu i to jest ogromny plus dla nich, bo nigdy on chce siedzieć i nie lubi. A bardzo ważne jest, jak reaguje po wejściu na boisko i że pomaga kolegom. To jest super. Michał, żółta kartka na koniec. Pamiętaj, że po 4 pauza. Tak wiem. Wiem o tym doskonale. No dzisiaj niestety trzeba było troszeczkę przedłużyć ten czas. Uważam, że to była z korzyścią dla nas. No, czasem trzeba poświęcić się, żeby było dobro zespołu. I dzisiaj wypadło akurat na mnie, że musiałem trochę przytrzymać tą piłkę.